Teleturniej Milionerzy od lat cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Program ten zadebiutował w 1998 roku w Wielkiej Brytanii pod nazwą Who Wants to Be a Millionaire i jest nadawany po kilkuletniej przerwie do dziś. Jednak w jednym z tegorocznych odcinków hitu prowadzonego przez Jeremy'ego Clarksona doszło do nietypowej sytuacji. Jak podaje Yahoo News, widzowie twierdzą, że uczestnik oszukiwał. Gracz o imieniu Adrian w pewnym momencie doszedł do pytania za 64 tysiące funtów, czyli około 300 tysięcy złotych. Clarkson zadał następujące pytanie, do budowy czego w świecie przyrody odnosi się termin nidyfikacja. Do wyboru były cztery odpowiedzi: sieci, tam, rafy koralowe i gniazda. Uczestnik nie miał bladego pojęcia, więc postanowił wykorzystać jedno ze swoich koła ratunkowych. Poprosił o telefon do przyjaciela. Prowadzący postanowił zażartować i zapytać, czy Adrian chce zadzwonić do Davida Attenborough, znanego brytyjskiego biologa. Jak na ironię losu, gracz rzeczywiście zadzwonił do specjalisty od spraw przyrody i to do tego pracującego w telewizji. Poprosił by wykonano telefon do Kevina, jak się okazało, eksperta z konkurencyjnego teleturnieju Eggheads, nadawanego przez inną stację. Przyjaciel pomógł poprawnie odpowiedzieć na pytanie i zaznaczyć odpowiedź gniazda. Słowo z pytania pochodzi bowiem z łaciny i ma swoje źródło w określeniu na gniazdo, nideus. Po emisji odcinka wielu widzów uznało, że Adrian oszukiwał. Uczestnik jednak nie złamał jednak regulaminu programu. W Polsce milionerzy również mieli kilka przerw, ale prowadzącym nieprzerwanie jest Hubert Urbasiński. Obecnie można oglądać program w TVN i na Playerze od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55. Niebawem jednak to się zmieni. Pojawiły się bowiem informacje, że za niecały miesiąc Milionerzy znikną z ramówki TVN. Wszystko dlatego, że pojawi się zupełnie nowy program randkowy. Od 26 sierpnia 2024 roku w paśmie przeznaczonym na Milionerów będzie emitowane show B&B Love. Jednak po zakończeniu nadawania 1. sezonu, czyli w okolicach listopada 2024 roku, Milionerzy powrócą z zupełnie nowymi odcinkami. Premiera nowego programu nie oznacza więc, że teleturniej prowadzony przez Urbasińskiego ponownie zniknie na dobre. Źródło Radio Z Yahoo! News